Nie wiem jak to zrobiłem, ale przeleciałem przez budynek. Chcesz klikać? Pewnie tak. Dzień dobry, cześć i czoła, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie moi drodzy, kolejny odcinek z gry Spider-Man na PlayStation 4, dokładnie tak. Wczoraj odcineczka nie było, wczoraj był odcineczek ze Scrap Mechanic, wspólnie z Plagą próbowaliśmy, bawiliśmy się beczkami wybuchającymi i niestety okazuje się, że w dalszym ciągu jest ten sam problem, czyli gra w trybie multiplayer z dwiema osobami wspólnie razem, plus wybuchy, zniszczenie, to jest po prostu niemożliwe. Gra tego nie wytrzymuje, są spadki klatek i niestety na chwilę obecną faktycznie musimy zostawić ten tytuł znowu. Myśleliśmy, że coś się zmieniło, ale niestety w dalszym ciągu nic. Także dzisiaj wracamy do Spidermana. Zły Spider-Man. Dlaczego zły Spider-Man? Zobaczcie, jakie tu mam kostiumy teraz. Nowe kostiumiki. Mianowicie mam coś takiego. To już mam kupione. Jest również tego typu. Ale jest ten na przykład. Taki jak pszczółka. Nie wiem, czy to jest właściwie... To jest taki trochę na bogato. Taki złoty, elegancki, no. Ten też mam już kupiony. Jest również taki... No właśnie, nie wiem. Taki w kurtce z jakim irokezem. I pojawił się na dole właśnie kostium domowej roboty. Ja sobie zostanę może na razie przy tym takim wersji takiej złej albo zimowej, jak to woli. Oczywiście będę dobrym Spider-Manem, żeby nie było. Będę ludziom pomagał i w ogóle. Także nie przejmujcie się. Teleportujemy się, moi drodzy, do naszego punktu, do naszego domu. A właśnie, jedna rzecz. Poza odcinkami postanowiłem zrobić wszystkie laboratoria, postanowiłem również wszystkie bazy tutaj przejąć, zamknąć te bazy Fiska, także teoretycznie wszystko mamy tutaj zrobione z zadań pobocznych. Przejdźmy w takim razie do fabuły głównej i zobaczymy, co się będzie działo. Muszę wrócić do domu, bo jestem niby zmęczony. Możliwe, bardzo możliwe. Po tym, co robiłem poza odcinkami, to dokładnie. O, jest mój przyjaciel. Ja już wiem, o co chodzi z tym gościem. Ten gościu, który obok mnie siedział, to jest osoba, która się za mnie podszywała i pomagała innym. A to jest normalny człowiek. Dobra, włazimy, zobaczymy, co się będzie działo. Może jakiegoś członka rodziny ktoś porwie albo coś i będzie trzeba zareagować. Dobra, tfu, wyplujmy to. Nic się nie będzie działo, będzie dobrze. O stary, no nie mogłeś normalnie otworzyć tych drzwi? Bez jaj. Co się stało? Aha! Chyba nie zapłacił rachunków. A że mnie w domu nie było przez bardzo długi czas, ponieważ... Empire Sanitation, mówi Eddie. Hej, próbuję namierzyć rzeczy, które przez pomyłkę zabrano ze śmietnika pod moim... Numer kontenera? Chwileczkę. Sześć, cztery, cztery, siedem, sześć. Strata 33. Śmieciarka skończyła pracę. Pożegnaj się z tymi rzeczami. Zaczekaj, nie. Proszę. To ważne. Sprawdzisz, gdzie jest ta śmieciarka? Zobaczmy. Dobra, chyba powinna już być... Już przybrałem się. ...na Bowery i Grant. Dobra. Dzięki, Eddie. Dobra, pora złapać śmieciarkę. Bowery i Grant. Miałem eksmisję. Bo nie płacimy rachunków. Jak typowy Spider-Man. Reszta rzeczy niespecjalnie mi obchodzi, ale muszę uzyskać pendrive'a. Pendrive? Łatwizna! Kto by nie znalazł pendrive'a w 30-tonowej śmieciarce? No właśnie! Kto by nie znalazł? No chyba nikt. Zapisałem na nim lata badań. Wszystko od czasów liceum. O, jest Spidey. O, rany. Ciężka robota naprawdę z tym Spider-Manem. Próbuję teraz sobie poskakać troszkę inaczej, bo jeszcze odkryłem nowy sposób skakania, który jest troszkę szybszy. O, dobra. To jest tutaj, jest śmieciarka. Muszę otworzyć, tak, czy co? Myślałem, że muszę czymś rzucić. No jasne, zamknięte. No nie. Jeszcze ktoś by ukradł śmieci. No właśnie. Może jest jakaś inna droga. Mogę wybić szybę. Dobra, znajdźmy jakieś wejście.
Kratka wentylacyjna jakaś czy coś? Tutaj nic nie ma. O, przeskanowałem otoczenie, no przecież. No dobra, znajdź śmieciarkę. Ej, stary, znalazłem, nie? Dobra, musimy teraz znaleźć pewnie jakieś wejście tajne. Albo może przez dach? Może przez dach tu jest jakieś wejście, zobaczmy sobie. Nie ma jakichś drzwi? O rany, no najgorzej. Chyba nic z tym nie zrobimy tutaj. Tu jest jakaś kratka. I tu jest jeszcze jakaś kratka, ładnie. I że tutaj. Nie dojdzie do włamania, jeśli niczego nie wyłamie, prawda? A, no dobra, tak, pani... całkiem logiczne. Może jeszcze nie wysypali śmieci. Dobra. Nic. Dobra, można panikować. Nie wiem, jak on to sprawdził. Mówi Eddie. Sorry, jest jakaś szansa, żeby śmieciarka trafiła gdzie indziej? No, chyba tak. Pewnie jest w zachodniej części Chinatown. Super, już tam ruszam. Dobra, musimy stąd wyjść. Okazuje się, że śmieciarka niestety gdzieś... Słuchaj, to nic pewnego, ale czasem chłopaki zatrzymują się na pizzę, nim skończą robotę. O! Naprawdę? No to zajrzyj do pizzerii. Gdzie zwykle chodzą? Do jednej z tych małych, rodzinnych. U Jerego? Nie, to na północy. Miałem na myśli oryginał. Nie, to było coś na L. U Larego? To na wschodzie. Gdzie? Tutaj? Zaraz, chyba widzę śmieciarki. Dzięki. O, śmieciarki! Spoko, dobra. Owocnych poszukiwań. Śmieciarki powinny być blisko. Czekaj, zobaczmy tutaj. Znajdź, że śmieciarka będzie jechała. Na pewno jest tu gdzieś jeszcze jedna śmieciarka. Na pewno. Tylko pytanie, gdzie? Czekajcie, bo tutaj jest dość dużo miejsca. Tu już nie. Opuszczasz misję? No widzę, że opuszczam misję. Ale muszę znaleźć sobie śmieciarę. To nie jest ta śmieciara, jeszcze pewnie jakaś inna. Też już nie, za daleko. Gdzie ona może być? Też nie. Cholercia. Ja zakładam, że ona gdzieś na krawędzi będzie, gdzieś ciężko znaleźć. A, tu jest, dobra. Ani śladu moich rzeczy. Ale za to jaki interesujący zapach. No na pewno. Eddie, musisz mi pomóc. Czy ten koleś mi tak pomaga? Nie, co? Jesteś pewien, że tu byli? No mogę zmienić trasę ze względu na nadchodzący wjazd podwórna. Jeśli zabrali twoje rzeczy z 35, powinni być teraz w spalarni. Spalarni? No to idealnie. Lepiej się pośpiesz. No to mamy problem, że tak powiem. Jeżeli spalarnia. Zakładam, że pendrive tego nie przetrwa. Troszkę szybciej polecimy. Dobra. Jest spalarnia. Obym tylko zdążył. Szybkie lądowanie. Ktoś ma kłopoty. Pomocy! O nie! Ktoś ma kłopoty. I co teraz? Ciach go! O! Ktoś jeszcze? A, tutaj! Dobrze. Zgubiłem jednego złoczyńcę. Dzięki, Spider-Manie. W porządku? Tak, dzięki. Szukam śmieci. Ten tank od kilku dobrych dni terroryzuje całą okolicę. W drodze jest ich już pewnie więcej. Będę na nich uważał. Ale hej, terroryzowali śmieciarzy? Mogę poszukać kilku osobistych rzeczy? I śmieci? Nie krępuj się. I tak muszę wypełnić raport. Dobra. Okej, troska. O, jest. Muszę się stąd pozbyć tych worków. A, no tak, nie możesz podnieść normalnie. To chyba on. Nie! No tak, Spider-Man nie używa rąk. Oczywiście, że nie. Obyś tu był, obyś tu był. Jest!
I przy okazji reszta rzeczy. Wszystko jest na miejscu. Ale numer. Mój stary prototyp. Niezły bajer. Dlaczego go nie ukończyłem? Chyba mogę coś z tym zrobić. Nie, nic nie kończ teraz, nie kwestia. Mogę stworzyć sieci bombę, tak? Super. No stwórzmy. Idealnie. Sieciobomba, tak? Może sobie sprawdzimy, co to jest za chwilę. To facet, który udaje Spidermana. No chyba nie. Zabić go! O Boże! Oni tam są grubasy! To jest najgorzej. Dawaj go, dawaj! Ciak! 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 Pełne zniszczenie. Ła! Żartowałem! Dobra. Któryś jeszcze? Ty? Proszę bardzo. O, tu łobuzie! Musimy go uziemić, bo będzie... Dobra, leżą. Nie, fajne te sieci bomby, muszę przyznać. Dobra, ten wieczór wygląda inaczej niż bym chciał. Mogę większą grupę od razu pokonać. Dobra, no tak. O, do MJ, tak, jasne. Jasne, że do MJ. No ale nie 1200 metrów do MJ. No bez jaj. Czemu ona tak daleko mieszka? No dobra, to jak mam ją przekonać, by udostępniła mi kanapę? Poproś. Pomyśl. Jakiem czy coś. MJ, tu Peter. Mógłbym u ciebie przenocować. To zbyt oficjalne. MJ! Byłem właśnie w okolicy i... Zenada. Nie wiem jak ja lecę, ale lecę. Cześć MJ, skoro znowu ze sobą gadamy, pomyślałem... to po prostu żałosne. Dlaczego tak się tym przejmuję? Jeszcze wirujemy. Tylko się przyjaźnimy, tak? Przyjaciele ciągle u siebie nocują. Nie ma w tym nic dziwnego. To tylko kanapa. Kanapa MJ. Ach, o czym ja myślę? Dobra, gdzie ona jest? A tutaj już, dobra, o, poczekaj! Dobra, jesteśmy na miejscu. O, nowe powiadomienie. Powiedzcie, że ładnie się nauczyłem skakać. Napiszcie na dole w komentarzach, Paweł, ładnie skaczesz. Materiał MJ został opublikowany. W końcu. Spróbuję znaleźć jakiś inny nocleg. Pewnie i tak jest zajęta pracą. To po co ja tu biegłem? Po co ja żeś tu leciał? Szkoda, że Harry'ego nie ma. Poratowałby mnie. Dobra, nie ma tak w domu, ukończono. Musimy znaleźć nowy nocleg niby, tak? Ale w sumie ostatnio od kilku odcinków w ogóle nie spałem, więc... W sumie nie wiem. Ktoś mi się nagrał. Numer zastrzeżony. Hej, pająku. Dawno się nie widzieliśmy. Ten... O rany! Przyjdź pod ten adres. Spróbuj mnie złapać. O, chyba znam ten głos. Ja nie znam tego głosu, ale bardzo chętnie wpadnę. Brzmi ciekawie. Mi bardzo dobrze. Nie wiem, kto to może być. Uwaga jednostki. Sprawcy atakują auto pancerzony. Incydent rozwiązany. Nie szkodzi. Przyjęto? Auto tutaj. Hej, okay. Pająku. Ostatnio sporo o tobie myślałam. Dobrze. Kobieta kot! Może powinniśmy na nowo rozpalić. Właściwie czarny kot. Black Cat. Nie mówcie mi, że szuka miejsca do obrabowania. Obiecywała, że z tym skończy. No to mogę u niej przynocować, czy co? Czy coś tu dziwnie wygląda? Chcę, żebym coś znalazł. Muszę lepiej poszukać. Tam się coś świeci. Tam. O, jest! Patrzcie, pan kotek! Jeden z jej kotów. Montuje w nich wzmacniacze sygnału i zbiera sygnały RFID z okolicy. Powiem Yuri, żeby go zabrała. Dobra. Coś jeszcze? Felicia jest zbyt sprytna, żeby się tak narażać. To znaczy, że jest zdesperowana. Muszę uważać. Ja nie wiem, naprawdę ta gra już mnie zaczyna... zadziwiać. Słuchajcie, ostatnio miałem... takie śmieszne, takie różne rzeczy do zrobienia. Co to było? Stacje badawcze, kryjówki fiska, kultowe miejsca, znalezienie plecaków.
Zrobimy to. Teraz muszę zrobić zagadki Black Cat. Później mam zablokowane jeszcze 4 rzeczy. I zakładam, że będę szukał jeszcze różnych rzeczy i plecaczków i tym podobnych fajnych elementów. Podejrzewam, że teraz nic nie zrobię, póki nie odkryję przynajmniej jeszcze jednego plecaka, czy tam powiedzmy rzeczy. Hej, Yuri! Masz jeszcze kostium i sprzęt Black Cat w magazynie z dowodami, prawda? Tak myślę. A co? Czyżby powróciła? Może. Sprawdź, czy jej graty wciąż tam są i daj mi znać. Dobra. No tak, a ja muszę chyba odblokować te kotki teraz. Słuchajcie, to jest powiązane, naprawdę. Hej, ciociu, późno dzwonisz. Co tam? Myślałam, że zjemy dziś razem kolację. O, co? Fakt. Przepraszam, zapomniałem. To był ciężki dzień. Zapomniało mi się. O, Peter, przykro mi. No i tak jakby wyrzucili mnie z mieszkania. Aha, masz gdzie dzisiaj przenocować? No idealnie, do cioci. To nie, nie bardzo. Głupio mi pytać, ale nie masz czasem miejsca po środku. Oczywiście, o! Możesz spać na kanapie. Idealnie. Dzięki, Max. No to idealnie, mam już teraz nocleg, więc czekajcie, bo coś się zepsuło. Okej. Lecimy do cioci. Te kotki na razie zostawimy. Ja te kotki zrobię poza odcinkiem. Myślę, że tak będzie najlepiej, najbezpieczniej. I dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków ze Spidermana następnym razem, następny weekend. Czy może jakaś inna gra? No właśnie. Wszystko od was zależy. O! Dobra. Także tam na dole w komentarzach napiszcie po prostu, czy chcecie więcej odcinków ze Spidermana następny weekend, czy też zaczniemy jakąś inną grę. Mam kilka tytułów na oku, ale cały czas czekam, żeby skończyć jakąś serię. Pomyśleć, że nie spałem od czasu ujęcia Fiska. Muszę trochę o siebie zadbać. No to już naprawdę wiele odcinków było. Czekajcie, mam wyżej, tak? Te biuro. Do spania. Pytanie, gdzie są schody? Tu są schody. Także idziemy do cioci. Co tu robisz tak późno? To jest tutaj? Mam nadzieję, że wygodna ta kanapa. Okej. Okay. Nie wiem, czy on się prześpi w ogóle, bo jest strasznie głośno tam. Wszyscy gadają. Więc się okaże, czy wszystko... Czy się da? A, pieniądze! 300! Nie mogę tego przyjąć. No nie, no co ty bierzesz, stary? Możesz i zrobisz to. Pewnie, że tak. Wszystko. Niedługo. Naucz się prosić o pomoc. Jesteś kropka w kropkę jak Ben. Musisz schować dumę do kieszeni i pogodzić się z tym, że jesteś człowiekiem. Jak my wszyscy. Martin! Zajmę tylko chwilę. Chciałem powiedzieć, że wyjeżdżam z miasta. Od teraz ty tu rządzisz. Możesz na mnie liczyć. Jak długo cię nie będzie? Trudno powiedzieć. Czy coś się stało? Muszę zamknąć pewną starą, osobistą sprawę. Więc dbajcie proszę o to miejsce. Reprezentuje to, co we mnie dobre. No... To zabieram się do pracy. Okej, ja też się zabiorę do pracy. Mam nadzieję, że panu Lee nic nie jest. Halo? Hej, widziałeś mój materiał? Widziałem. Robi jest pewnie w niebo wzięty. No, wyszedł niezły viral. I wiesz co? Burmistrz Osborne właśnie ogłosił, że dziś po południu Davis otrzyma nagrodę. Wow. Czekaj, a Osborne nie ma dziś wiecu wyborczego? A, no i wszystko jasne. Cóż, wiadomo. Ale wiesz, to całkiem fajna chwila dla Davisa i jego rodziny. Nie mogę wyjść. Będę zdawać relacje. Przyłączysz się? Tak, jasne. To na razie. Okej. Dobra. Muszę wyjść z ośrodka i teraz pewnie spotkam się z MJ. Być może. Zobaczymy. Okej.
Powiem szczerze, ta historia bardzo mnie zaczyna wciągać. Na pewno skończę tą grę, ale czy będzie skończona na odcinkach, to zobaczymy. Bo widziałem, że zainteresowanie troszkę spadło z waszej strony. Albo może brak czasu? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Także piszcie w razie czego, czy mam kontynuować pomimo to serię, czy też nie. Przyjmowanie kasy od May jest upokarzające. Czekajcie, awansik, 18 poziom. Dobra, zwiększone obrażenia w walce wręcz, 10%. Jeden punkt umiejętności do rozdania, zrobię sobie to na spokojnie. Nowa misja poboczna. Ja bym poczekał może na misję główną. Najbardziej istotne dla mnie, misja główna. Kostiumy, nowe kostiumy się pojawiły. Czekaj, co to mamy? Nowy kostium. Kostium zapaśnika. Może lepiej nie. Zobaczmy sobie, tutaj chyba nie mam nic odblokowane. Elektryczność. To mam też troszkę podbite już to wszystko. Tutaj co to jest? To jest odblokowanie. Spider drone to też nie. Ta sieć byłaby dobra w sumie. Zwiększa maksymalną amunicję tego gadżetu o 1. Okej. Okay. Później. Promień wybuchu sieci bomby zwiększony. Biorę. Okej. Okay. Umiejętności jeszcze zobaczmy sobie. Mam jeden punkt umiejętności do rozdania. Wzmocniony skok. Po przytrzymaniu. O, to mi się przyda. Elegancko. Lista ruchów zaktualizowana. Oczywiście ja sobie to... Patrzcie ile ruchów to w ogóle jest do nauczenia. Dobra. Zobaczmy jak to działa. Zejdźmy na ulicę. Wyskok z ziemi. Niby przytrzymać, tak? Przytrzymuje i nic nie działa. No czego? Zobaczmy, lista ruchów. Nowy ruch, powietrzne sztuczki. Ten mocny wyskok, wzmocniony wyskok. Przytrzymaj R2. Wciśnij to i puść. Aha. No coś... R2, a przepraszam. Działa! Kolejna wiadomość od doktora. Peter, nie chcę zapeszać, ale problem, który teraz zgłębiam, może nie tylko postawić projekt na nogi, ale też rozwinąć go w niewyobrażalnym stopniu. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Nawet zakręcenie kurka przez Normana. Mam nadzieję, że to wypali. Praca doktora jest zbyt ważna, żeby jej nie skończyć. Dobra. Została wiadomość, ale gdzie jest misja jakaś? Przydałoby się jakieś zadanie. Chyba nie ma zadań teraz. Nie wiem, czy muszę zrobić te poboczne. Być może kwestia zadania pobocznego. Albo wiadomość od doktorka, żebym... O, jest, dobra. Hej Jeff, słyszałem o ceremonii. Gratulacje. Będę szczęśliwy. Pewnie zadania nowe są w laboratorium. Ciężarówka pełna temu stres niż przemówienia. Ale dzwonię w innym celu. Co tam? Dostałem cynk, że widziano demony na placu budowy Fiska w centrum. Żona urwałaby mi głowy, gdybym opuścił ceremonię, ale pomyślałem, że może mojemu znajomemu ta informacja się przyda. Rozumiem. Zakręcę się tam i odezwę później. Słuchaj, co do publicznych wystąpień, wyobraź sobie wszystkich w bieliźnie. Może nie Osborna. Dobra, jesteśmy na miejscu. Coś tu się dzieje, jakieś demony niby, tak? Załatwimy tą sprawę. Consolidated Shipping. Mam śledzić to pewnie. O, strzelanina! Coś dla mnie. Już jestem, Jeff. Co widzisz? Znajdźcie resztę, zabić wszystkich. Wygląda na to, że demony zajmują teren Fiska. Dasz radę? No jasne. Ja nie dam rady, no proszę cię. Ja tu szybko załatwię sprawę. Drzemkę. Okej. Patrzcie, normalnie jeden za drugim pada. Padają jak muchy. Nie zauważył mnie. A masz. I wypadł. Kombinacja ciosów. Ktoś jeszcze? Nie ma, dobra. Że tutaj.
Macie czego chcieliście! Nie zabijajcie nas! Teren Fiska należy do nas. Nie mów hop. Wow! Dobra, najpierw powietrzu walić. O nie! Eliminacja! Dobra, coś jeszcze? Dobra, wszyscy polegli. O, dobrze mi idzie na razie. Cześć, Willy. Ładne wdzianko, wyszczupla. Przestań się wtrącać. Czekaj, demony, kto im przewodzi? Uratuj moich ludzi, to może ci powiem. Helikopter! Ratuję zbirów przed innymi zbirami. Czekajcie. Tego raczej nie mamy w planie. Siago! Nie zbliżać się, ludzie! Dobra, leży. Ale za dużo ich tutaj jest. Czekajcie, kogo mam uratować? O Boże, poczekaj! Nie zwróćcie uwagi. Okej. Okay. Dobra, musimy tutaj troszeczkę pozamiatać. Leży. Ten śmigłowiec tam strzela. Tak? Czy nie? Dobra, kogo jeszcze? A, tam na górę. Mam rany, za dużo was tu jest. No tak. Siago! Leżysz! Dobra! Dobra! Pełne skupienie! Nie wiem, co z tym helikopterem. O, rany! Hej, mięśniaku! Dobra, dajcie mi tą bombę. Okej. Okay. O Boże, jest kolejny, jest kolejny! Ha! Śmieciobomba! No dawaj go! Eliminacja! On jest najgorszy. Największy, ja się go boję. Dobra. I wypadł za pole. O Boże! Ktoś jeszcze? Więc nie widzę. Który następny? Może znajdę ludzi Fiska. Dobra, leży. Która jeszcze? Gdzie jeszcze? Czekaj, 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 nie widzę gdzie. Muszę szybko znaleźć ocalałych. No szybko znaleźć ocalałych, weź się znajdź teraz. Dobra, chyba niżej. Dobra, skok na dół. Tutaj gdzieś. Czekajcie, też nie tu. Gdzieś tutaj są. Też nie tutaj? Może raz wyżej, raz niżej. Okej. Dobra, leży. Okej. Hop, hop, hop! Trafił mnie! Łobuz. Za mapę! Elegancko. O Boże, no co za koleś!
powietrze wywalam. Okej. Dobra, troszkę za długo gram dzisiaj już. Ja się po prostu powyłączało. Ameryka powiedziała pół godziny gry, to jest maksimum. Dobra. Gdzie są następni? Jeszcze wyżej? Dobra. O stary, no. No przestań. Jesteś łobuz. Wypadł. Dobra, chyba wszyscy. W porządku? Tak. Tutaj na dole, tak? Albo niżej? Nie, jeszcze niżej, o rany. Tylko gdzie? Jeszcze niżej? Nie, teraz myślę, że wyżej. Trochę coś się zmaściło chyba. Albo... Ła! Ty łobuzie! Okej. Dobra, leży. Chyba załatwiliśmy sprawę. Ludzie są bezpieczni. Teraz twoja kolej. Kto jest szefem demonów? Może co z tym helikopterem? A może nie. Sprawdź na dachu. Brakowało mi jego mętnego. A właśnie, czekajcie. Coś na tym dachu się dzieje. Zobaczmy, co tam wymyślili. Chyba jest szefuncio. Witam. Niemożliwe. Dobra. No nie wierzę, naprawdę. Będą zniszczenia. No bez jaj. No. Co teraz? Okej. Dobra. 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 Dalej, dalej. Okej. Udało się? Zobacz ten śmigłowiec. Stój! Doszło mi słuchy o śmigłowcu z kulą do burzenia? Tak. Ta sprawa z demonami się skomplikowała. Spokojnie, Yuri, załatwię. Dam radę. O rany! Warto było przedłużyć ten odcinek. Zatrzymaj się, typie! Nie jak go złapać. Czy ja mam w ogóle złapać go, tylko czy mam za nim lecieć po prostu? Wow, rakiety! Wow, rakiety! Faktycznie! Ten śmigłowiec niszczy miasto. Wiem! No co ty nie powiesz? Musisz go powstrzymać. Wiem! Mógłbyś ratować świat trochę szybciej? Pracuję nad tym. No. Odezwę się później. Czekajcie, gdzie on jest? Tam jest, dobra. Boże, przestań szybciej! Tam jest? Cia! Dawaj, 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 dawaj! O, całe szczęście w budynek trafił. Wyrzutnią. O! Masakra, to jest za dużo jest. Nie wiem jak to zrobiłem, ale przeleciałem przez budynek. Chcesz klikać?
się nikt nie zginął, nie? Obym tego nie żałował. No poczekaj, bo ja uciekam teraz. Cześć! Czy to lot do Newark? Dobra. O rany. Co teraz? Obawiam się, że musi pan zatrzymać helikopter! Jeden silnik z głowy! Dobra, o Boże! Dziabnu mnie, dziabnu mnie! To jest twój wielki plan? Silnik. Zastąpić Fiska? Fiska dopiero początek! No ała, no stary, poczekaj! Dobra, wyrywamy, 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 ała! Muszę wyłączyć drugi silnik! Dobra. Okej. Okej. Wymyśl coś i to jak najszybciej. No to chyba wymyśliłem. No niemożliwe. Oczywiście nikt nie zginął. Mam to, mam to, tak? Mam to, mam to. Dobra. Jeszcze tylko na padzie. A, dobra, wiem o co chodzi. Zdążyłem? No co, nie udało się cywilów uratować? Nie moja wina, nie wiedziałem, że mam klikać na zmianę. Skąd miałem wiedzieć, że mam klikać na zmianę? Łobuzy. Kto to wymyśli w ogóle na zmianę strzelać? Dobra. Okej, okay, podejście numer 2. Jak najszybciej. Okej, okay, trzymam. Wymyśliłem. Dobra, dobra. Teraz muszę złapać to coś. Mam to, mam to, mam to, mam to! Dobra. Teraz mam strzelać. Na zmianę. Okej. Okay. Wystarczyło to 2 razy sztuka. Te maski są genialne. Skąd je macie? Mój stalny! Dzięki! Są w cyznecie? Jest! Oj! Hej, Yuri. Złapałem bandziorów, ale... Ale co? Weź ze sobą drabinę. Hey Mike. Nieźle. Ty, psychofan. Kurde, muszę biec. No idziesz? Nie, muszę iść do ratusza na ceremonię taty. No tak, przekaż mu gratulacje. A, to jest syn tego funkcjonariusza. Tego mojego ziomka policjanta. Na to wychodzi. Dobra, moi drodzy, myślę, że tyle na dzisiaj. Przedłużyliśmy troszkę odcinek, nawet bardzo. MJ, ceremonia już się zaczęła? Jeszcze się szykują. Gdzie jesteś? Utknąłem w pracy. Niedługo będę. Dobra, także tym sobie przypadkiem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymać po pamięci Grzymka Chaos. I czekam na wasze komentarze, czy chcecie więcej odcinków. O właśnie. Dobra. Pora się zmywać.